podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. I stanowisko komisji. Komisja Oświaty przyjęła, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Członek komisji Paweł Bierzyń zapytał, jaką kwotę wzrośnie budżet miasta, jeżeli te podatki zostaną zwiększone o zaproponowany w projekcie uchwały wskaźnik procentowy. Przedstawione stanowisko pana burmistrza zostało państwu doręczone w formie elektronicznej. Komisja do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wiceprzewodniczący komisji Piotr Staszewski poprosił o przedstawienie analizy finansowej ze wskazaniem, ile środków wpłynie do budżetu miasta w ramach planowanej podwyżki podatku oraz informacji, jaka kwota jest potrzebna na podwyżki dla pracowników urzędu i jednostek podległych przy założeniu stawki 1000 zł. Stanowisko burmistrza przedstawia analizę finansową, zostało państwu przedstawione. Burmistrz miasta informuje, że na planowane podwyżki pracowników urzędu oraz pracowników jednostek podległych potrzebna jest kwota 3 147 129 zł, w tym na wynagrodzenia brutto 2 614 120 zł, na pochodne od wynagrodzeń 462 612 zł oraz na fundusz pracy 70 397 zł. Komisja Finansów i Budżetu Miasta, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Otwieram dyskusję w przedmiotowej sprawie. O głos prosi pan radny Krzysztof Grodzki. Udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Panie Burmistrzu, dzisiaj, tak jak Pan powiedział, już dwie deklaracje usłyszeliśmy. Czy jest możliwość usłyszenia trzeciej deklaracji, takiej, że w nawiązaniu do tego, co rozmawialiśmy na komisjach, ta podwyżka podatku w punkcie 9 i bodajże teraz będzie 10, będzie miała wpływ na to, że urzędnicy i pracownicy jednostek dostaną podwyżkę od 1 stycznia. Ja bardzo bym prosił o taką deklarację, że w przypadku pozytywnego zaopiniowania tych dwóch uchwał taka podwyżka będzie, bo raz już przy podwyżce śmieci też była taka rozmowa, że te podwyżki będą, no niestety nie były w tym terminie, o którym rozmawialiśmy, tylko były trochę później. Więc także tutaj chciałbym, żeby ta deklaracja padła dzisiaj i słowo zostało dotrzymane, gdyż już można powiedzieć raz trochę zostaliśmy, no w cudzysłowie, oszukani. I jeżeli mam nadzieję, że wybrzmi to dzisiaj z pana ust taka deklaracja, to wszystko powinno odbyć się prawidłowo, tak jak pan chce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Charytan, udzielam głosu. Szanowni Państwo, jeszcze jednym zdaniem chcę wrócić do sprawy potrzeb remontowych przedszkoli, bo nie chciałem wtedy ad vocem zabierać głosu, żeby nie przedłużać dyskusji. Panie burmistrzu, pan powiedział, że na następny rok będą wolne środki i wtedy do tematu wrócimy. Są sprawy niecierpiące zwłoki, bo jeżeli jest jakieś malowanie czy tam inne rzeczy, to one mogą poczekać rok i dwa. Natomiast tutaj to jest realne zagrożenie bezpieczeństwa. A przecież wolne środki na początku tego roku, tego mieliśmy, w 2021 mieliśmy i tak to no, ogólna taka odpowiedź. I dalej nie wiem, zauważył, że ten pilny temat powinien być załatwiony, ponieważ są tam zalecenia, były okresowa kontrola stanu technicznego budynku i decyzja sanepidu w tej stronie. To nie jest tak, że ktoś to wymyślił. Tam naprawdę może dojść do jakichś no, nieszczęśliwych zdarzeń. Natomiast jeżeli mówimy o podatku, na
To była sesja wrześniowa. Podejmowaliśmy uchwałę w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2023 rok. I tam miałem wątpliwości odnośnie tego paragrafu 6, który mówił, że przewidywał waloryzację podatków do 15. Nie? Pytałem pana burmistrza, no do 15 to ile to konkretnie? Bo można było napisać, żeby swodów nie robić, żeby o 15% byśmy mieli sytuację. To pan mówił wtedy, że to wy zadecydujecie, no będzie sesja, prawda, no i wtedy zobaczymy, co to będzie. A co to będzie? No to wiemy, że będzie po prostu 15%. I dalej jest taki trochę, też to tak odbieram, forma takiego szantażu, że jak nie przyjmiemy 15%, to nie będzie wynagrodzenia dla pracowników. No chyba to nie w taki sposób należałoby do tematu podchodzić. Ponieważ posłudziło się pan przykładem 50-metrowego mieszkania, prawda, wzrostem płacy minimalnej, natomiast no, zależy, można się różnymi przykładami posłużyć. No, na przykład powiem tak może abstrakcyjnie. Mam 1000 zł, przy 15% inflacji realnie mam 850 zł. I teraz tego 1000 zapłacę 15% podatku zwiększonego, to mam już 300 zł do tyłu, czyli realnie mamy 700. Można sobie różnie to w własny sposób ustawić. I teraz tak, wcześniej pan mówił, jak to społeczeństwo nasze biednieje, że nie chodzą starsi na pływalnie przed chwilą, bo ich nie stać, prawda, już w tej chwili przychodzą do pana ludzie z problemami, no mają, żyje się coraz gorzej. I ja uważam, że realne dochody w roku przyszłym będą dla mieszkańców, niestety, ale będą spadać. No będą. I teraz, no, jeszcze wracając do tej sprawy, o czym mówił tutaj kolega radny przede mną, nie? Jeżeli przyjmiemy taki ten 15% wzrost podatku, czy pan burmistrz zadeklaruje dzisiaj, że pracownicy otrzymają 15% podwyżkę wynagrodzenia, no bo skoro to jest tak argumentowane, że to od nas to zależy ta podwyżka, to też chciałbym to po prostu usłyszeć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pani Iwona Kołos, udzielam głosu. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, na Komisji Oświaty poruszyłam temat dodatków motywacyjnych. I pan burmistrz chyba zrozumiał moją intencję. Tak jak moi koledzy walczą o stadion, o sport, tak samo ja uważam, że powinnam się wypowiedzieć na temat nauczycieli. Ostatnia nasza podwyżka netto to było około 130 kilku złotych. Taką podwyżkę dostaliśmy. To, co może zrobić Rada Miasta, pan burmistrz, to dodatek motywacyjny. Nasza uchwała Rady Miasta ustaliła to na wysokości 10%. Ja nie żądam tego, co Warszawa tam 50% czy duże miasta, nie. Ale podwyżmy, podnieśmy po prostu ten procent. W ten sposób pan też będzie mógł dołożyć małą cegiełkę. Ja nie mówię o 1000 zł, ale niech to będzie jakaś kwota dla nauczyciela, ponieważ dbajmy o tych nauczycieli, bo nas jest coraz mniej. To nie chodzi o to, że mamy biegać po kilku szkołach i ciągnąć półtorej etatu i sobie dorabiać nad godzinami, jakimiś dodatkowymi pracami, tylko żebyśmy mogli funkcjonować w naszych jednostkach normalnie. A ta podwyżka, która nas objęła ostatnio, to było 130 kilka złotych. Także panie burmistrzu, nie wiem, czy mam złożyć interpelację, czy pan to przeanalizuje. Przeanalizuje, tak? Chodzi o uchwałę Rady Miasta, o podwyższenie tego. Ja proponuję do 20%, jeśli to jest możliwe, tak jak Białystok na przykład. Nie mówię o jakichś tam bardzo wysokich procentach, ale zróbmy taki gest w stosunku do nauczycieli. Pan wie, że praca jest trudna, a ostatnio, nie wiem, czy pan, na pewno zwrócił pan uwagę, podwyżka, proszę państwa, w siecicy socjoterapeutycznej, czyli taka trudna praca z trudnym dzieckiem. To było 5 zł brutto, panie burmistrzu. 5 zł brutto. Za godzinę. Tak, ale za godzinę 5 zł to wyszło 2 z hakiem, bo pytałam cię księgową. 2 z hakiem za godzinę pracy. No to zróbmy jakiś gest. Także bardzo pana proszę o te dodatki motywacyjne i zróbmy jakiś gest w kierunku nauczycieli, bo to jest ciężka praca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Tomasz Hryniewicki, udzielam głosu. Panie burmistrzu, wspierając słowa przedmówczyni, koleżanki Iwony Kołos, kolegi Krzysztofa Grodzkiego, chciałbym taką małą dygresję w stosunku do pana zastosować.
przypomnieć pańskie słowa sprzed bodajże dwóch sesji, że za dobrą pracę należy się dobre wynagrodzenie. To chodziło o wynagrodzenie panów prezesów spółek, więc tak samo i tu. Jeżeli stwierdzi pan, że pańscy pracownicy dobrze wykonują swoje zadania i obowiązki, należy im się podwyżka. Z tym się chyba wszyscy zgadzamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo, udzielam głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Zacznijmy może od tego, że burmistrz ani razu nie użył słowa szantaż, a słowo szantaż pojawiło się w wypowiedziach państwa radnych. Tu pani skarbnik siedzi koło mnie, mówi sprzedaż wiązana. Słuchajcie, możemy sobie używać różnych słów, natomiast o co chodzi? Chodzi o to, żebym mógł podnieść wynagrodzenia pracownikom, muszę mieć wyższe dochody bieżące, bo wynagrodzenia są wydatkiem bieżącym. To jest bardzo duże uproszczenie mówić, że jeżeli nie będzie podwyżki czy tam aktualizacji stawek podatkowych, to znaczy, że pracownicy nie dostaną wynagrodzeń. To po prostu ograniczy możliwości, bo tak jak państwu zostało przedstawione w wyliczeniach, potrzeba, żeby wszystkich pracowników, tych, których mamy w jednostkach, w urzędzie, na MOSiR-ze, w Domu Kultury, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, wszystkich potraktować tak samo, czyli dać ten 1000 zł, to po prostu trzeba te 2 miliony z kawałkiem gołych pieniędzy, a jeszcze z tymi wszystkimi narzutami to jest ponad 3 miliony. Propozycja podatku o 15% powoduje, że do budżetu wpłynie 1 300 000 więcej. To nie załatwia sprawy, że aha, zagłosujemy za podniesieniem stawki podatkowej o 15%, to z automatu wszyscy dostaną 1000 zł podwyżki. Nie, ale to już daje burmistrzowi i jego służbom pulę pieniędzy, którą da się obronić, żeby te pieniądze przeznaczyć. Ja, kiedy były przygotowywane dokumenty do dyrekcji poszczególnych placówek, opisywaliśmy, co mają uwzględnić, na jakim poziomie i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy 1 stycznia, w zasadzie może 2 stycznia, mogli podpisywać aneksy do umów z pracownikami z nowymi stawkami. Tyle, że do tego oprócz dzisiejszych uchwał będzie potrzebne zaakceptowanie całego budżetu. I dzisiaj to jest jeden z tych elementów, bo pieniądze możemy mieć z podatków, pieniądze możemy mieć z subwencji, pieniądze możemy mieć z dodatkowych jakichś tam dopłat i tak dalej, z podatku od spadków. No ciężko jest zaplanować, ile spadków będzie w ciągu roku w mieście, ale tam jakiś ten ułamek też do samorządu wpływa. Intencja była taka, żeby jednak ten 1000 zł od 1 stycznia się na paskach z wypłatami dla pracowników pojawił. Oczywiście też chcę jeszcze jedną rzecz tutaj sprostować, bo pan radny mówi 15%. Żeby 1000 to było 15%, to pracownik musi mieć wynagrodzenie 4000. Jest wielu urzędników, którzy nie mają wynagrodzenia 4000, a więc u nich realna podwyżka będzie większa niż 15%. Pan radny bardzo ładnie, demagogicznie powiedział, że ja mam 1000 zł, inflacja 15, to mam teraz 850, ale nie powiedział jednej rzeczy, że ten 1000 zł w tamtym roku, to pan radny teraz nie masz 1000, tylko masz pan więcej, bo dostałeś dodatek osłonowy, bo dostałeś dodatek jeszcze jakiś tam i to właśnie warto mówić, ja nie wiem, przepraszam, nie osobiście, że pan, ale chodzi o to, że te pieniądze są na takim samym poziomie. Proszę państwa, ja powiem tak, chciałbym dożyć wieku emerytalnego i pobierać emeryturę. Pan premier zadeklarował, że waloryzacja będzie 250 zł. 250 zł miesięcznie od przyszłego roku. 250 zł, jeżeli ktoś ma poniżej 2000, a dużo jest takich emerytów, no to jest dużo więcej niż 15%.
Przypomnieć chcę też, że emeryci do określonego poziomu nie płacą podatku od tego roku, więc to dochodowego, więc naprawdę nie warto porównywać 1000 zł z ubiegłego roku z 1000 zł z tego roku, bo każdy z nas, jak szedł do sklepu i miał 100 12 miesięcy temu, to mógł kupić więcej, aniżeli jak ma te 100 zł i pójdzie teraz i będzie chciał kupić te same produkty. Nie da rady, po prostu nie ma takiej możliwości. Ludzie no muszą się nauczyć, nie wiem, korzystać z promocji, korzystać z jakichś tych innych rzeczy. Sieci handlowe cuda wyczyniają tylko, żeby przyjść do nich i zostawić pieniądze, bo najczęściej jest tak, że oprócz tego, co jest nam naprawdę potrzebne, przy okazji jeszcze ileś rzeczy do tego koszyka się włoży. Także panie radny, deklaracji teraz, gdybym złożył, to byłbym niepoważny. Natomiast naświetliłem całą sytuację. Jeżeli przygotowując budżet, a do 15 listopada czy 15 listopada państwu radnym te prowizorium budżetowe przedłożymy, to tam będzie to napisane. Jeżeli przyjmiecie nowe stawki podatkowe, to ja już wiem, ile mam w tej podziałce. Już wiem, ile mam w tej podziałce, na co mogę podzielić. I jedna jeszcze drobna uwaga. Zobaczcie, przyjmując uchwałę, o której mówił pan radny Charyton miesiąc temu, wtedy wskaźnik inflacji był 16,2, teraz mamy 17,1, więc to też pokazuje, że trzeba liczyć się z tym, że ta inflacja dalej przez cały przyszły rok będzie się utrzymywała na poziomie dwucyfrowym i to niestety raczej bliżej 2 z przodu, a nie gdzieś tam tych 10 czy 11%. To też powoduje, że te wpływy, które do nas będą trafiać, a wpływy z tytułu podatku są płacone sukcesywnie. To jest tak, że pierwsza rata się płaci do takiego miesiąca, marca, druga rata do maja, trzecia rata do sierpnia, ostatnia bodajże w listopadzie. Jeśli chodzi o osoby prywatne, firmy płacą co miesiąc. I też powiem tak, jako ekonomista cieszę się, że ludzie płacą od razu całość, bo wtedy to oznacza, że realnie te pieniądze są warte więcej, aniżeli byłyby warte, jeżeli się je rozłoży na te 4 raty czy na 12 rat. Są tacy ludzie i ja za to dziękuję. I za to dziękuję, że tak płacą, bo ktoś sobie ustawi ten przelew i zobaczy, że ma podatku do zapłacenia, nie wiem, 25 zł, to jemu już lepiej zapłacić raz te 25 zł, a nie 4 razy po 6,25, bo to nawet mówię, czasem można zapomnieć później, że to trzeba 6,25 zapłacić. No i później się odzywa windykator i znaczek na list kosztuje więcej, aniżeli ten dług, który jest do odzyskania. Także każda sytuacja jest indywidualna. Także tutaj mówię, kiedy była możliwość, żebyśmy nie podnosili stawek, nie aktualizowali tych stawek, to ich nie aktualizowaliśmy. Przy takiej inflacji zostawienie ich na poziomie ubiegłorocznym powoduje, że siłą rzeczy nie będziemy mieli pieniędzy na wydatki bieżące. I to będzie po prostu wtedy bardzo, bardzo niedobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan radny Krzysztof Grodzki. Udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. W sumie budżet nie jest tworzony przez burmistrza i tutaj przez pracowników Urzędu Miasta od kilku dni, tylko już jest od kilku miesięcy i do 15 listopada już mamy niewiele czasu, więc domniemam i domyślam się, że już jakieś zarysy konkretne nawet są. Nie wyobrażam sobie, że dopiero będą jakieś tam zmiany wprowadzane. Domyślam się, że to pewnie będą tylko kosmetyczne. Więc może pan burmistrz zdradzi tego rąbka tajemnicy, o którym my nie wiemy, bo nie mamy wglądu do tych dokumentów. Czy ten 1000 jest rozważany naprawdę? Bo słowa słowami, nie chciałbym, żeby się skończyło tak jak przy dyskusji, przy śmieciach i głosowaniu i później już przy efektach tej podwyżki, którą otrzymali wszyscy pracownicy. Ja wiem, że mówienie dzisiaj i deklarowanie to jest jeden temat, a akceptacja budżetu drugi temat. Niemniej jednak można pokusić się o jakąś deklarację, że robimy wszystko albo zaplanowaliśmy
i dążymy do tego, żeby tak było, bo tak jak było wspomniane, no podatki nie załatwią tego tematu, ale załatwią temat, że nie będą te podwyżki od maja, tylko mogą być od stycznia, więc także, że już jakiś jakby prognostyk jest i też nie można z wszystkiego zsunąć na podwyższenie podatków, śmieci i innych jakichś tam składowych i równać tego do podwyżek, więc także wydaje mi się, że jeżeli będzie zrobiony ten pierwszy dobry krok, to i będzie dobry krok zrobiony przez pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz Adwocem, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowny państwo radni. Ja nie wiem, jak mam powiedzieć, że naprawdę nad tym pracujemy. Mam tu u siebie zestawienie, ile trzeba pieniędzy na poszczególne jednostki, więc skoro patrzymy na wszystkie jednostki, dla każdej jednostki przypisujemy, ile jest potrzebne pieniędzy, no to mam nadzieję, że to jest informacja, że naprawdę nad tym pracujemy, a nie dopiero będziemy 14 listopada się zastanawiać, skąd by tutaj wziąć 2 miliony 160 tysięcy. No bez przesady, bez przesady. No, mogę powiedzieć, Nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy, czy się zepnie, czy się nie zepnie, ponieważ jeszcze nie mamy wszystkich danych wejściowych. Wiemy już, ile z budżetu państwa dostaniemy w przyszłym roku. Wiemy, jaka będzie subwencja oświatowa. Wiemy mniej więcej, jeżeli państwo przegłosujecie stawki podatkowe, jakie będą dochody z tytułu podatku. Ale to jeszcze nie są wszystkie rzeczy. Najważniejsza rzecz to jest koszt energii. Wiemy o tym, że ma być maksymalna cena 785 zł. Ja wierzę, że będzie niższa ta cena, bo przetarg, który mamy w grupie zakupowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, jest jeszcze nierozstrzygnięty. I też to jest dla nas bardzo ważna rzecz, żeby wpisać taką kwotę, która będzie rzeczywista, a nie później dokładać. Oczywiście ktoś powie, zróbmy 785, no bo więcej nie zapłacicie, ale jak mam gdzieś tam brakować pieniędzy, to po co blokować te pieniądze? Lepiej ich nie blokujmy, tylko wpiszmy w te podziałki, które faktycznie są do wykorzystania. Także mówię, w tym roku mieliśmy taką sytuację, że na wiele wydatków bieżących do budżetu, do prowizorium budżetowego przedstawialiśmy państwu mniej niż 100% zapotrzebowania, licząc na to, że w trakcie roku pojawią się pieniądze i będzie można to uzupełnić. I tak to po prostu wygląda. Dzisiaj wiecie o tym, że tak, 3 miliony 300 dostaliśmy z wyrównania strat z tego, że zostały wprowadzone zmiany w ordynacji podatkowej. Tyle dostaliśmy wyrównania, ale przez te 4 lata to stracimy 27 milionów. Jak 27 podzielimy na 4 w cenach dzisiejszych, bo jeżeli doliczyć inflację, to będzie jeszcze więcej, ale 27 milionów na 4, no to jest prawie 7 milionów rocznie mniejszy dochód. Dostajemy 3 miliony 300 w tym roku, ale czy w przyszłym roku dostaniemy? Stoi wielki znak zapytania. Mam nadzieję, że dostaniemy, no bo te przepisy obowiązują cały czas. To nie jest tak, że one przestaną nagle obowiązywać i osoby do 26 roku życia nagle zaczną płacić podatki, zostaną cofnięte jakieś ulgi, czy stawki, te progi podatkowe wzrosną. Progi pewnie nie wzrosną, ale też trzeba pamiętać o inflacji. Powiedzmy, jeżeli teraz próg jest 80 tysięcy złotych, to w zeszłym roku zarobić 80 tysięcy złotych było dużo trudniej, aniżeli w tym roku jest zarobić 80 tysięcy złotych. Jeszcze jedna rzecz, już tak przy podatkach, przy poborach jak jesteśmy, ja jeszcze też muszę o jednej rzeczy pamiętać, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, bo jeżeli jest odprawa emerytalna 6-miesięczna, no to trzeba też w budżecie zaplanować. To nie jest tak, że nagle, a kurczę, ktoś idzie na emeryturę i podniesienie wynagrodzenia teraz o 1000, to powoduje, to prosta sprawa, o 6000 większa odprawa. Także diabeł tkwi w szczegółach, niemniej jednak staramy się tego diabła oswoić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Krzysztof Grodzki. Udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowny radny, już może kończąc ten temat, którym tutaj się zająłem, raczej bardziej panie burmistrzu chodziło mi o coś takiego, że
jeżeli mam jakiś tam budżet X i trzeba mi powiedzmy kwotę X razy 2 i brakuje mi do tej kwoty powiedzmy 100 tysięcy, a nie wiem, a z drugiej strony brakuje mi milion, więc także tutaj czy jesteśmy bliżej tego, że to się uda, czy jesteśmy dalej od tego, czy się uda, bo ja mogę powiedzieć też mamy 100 tysięcy, chcę kupić apartament za, nie wiem, 500 000 rzucą kwotami, bo to na pewno nie są kwoty rynkowe, a co najwyżej starczy mnie na wynajmowanie pokoju, więc bardziej chodzi mi o to, czy na planowaniu budżetu jesteśmy bliżej tego, że będzie to realne, czy po prostu mówimy, planujemy, bo planować możemy wszystko, możemy planować samochód za 500 000 do urzędu, no ale mamy 160 tysięcy. I chodzi mi o to, czy ta rozbieżność jest bliższa, że to się uda, czy po prostu to po prostu planujemy dla samego planowania, żeby przedstawić cyferki, zestawienie w tabelkach, a później koniec końca tak i tak, no nie wyszło. No, dlatego chodzi mi o to, czy jesteśmy bliżej, czy jesteśmy dalej. A z drugiej strony też jakby dochodzą, czy tam wychodzą jakieś tam tematy, że w związku z tym, co pan burmistrz powiedział, że dużo jest odpraw emerytalnych potencjalnie w pierwszym kwartale i że jest rozważane, że ta podwyżka będzie od 1 kwietnia, a nie od 1 stycznia. To takie mówię. Chodzi to po mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz ad vocem, udzielam głosu. Szanowni Państwo, bardzo nie lubię komentować plotek, niemniej jednak dziękuję panu radnemu za sugestie. Będziemy rozważać. Dziękuję bardzo. No, zgłosił się ad vocem, no może jeszcze pan Krzysztof Grodzki. Panie Tomaszu, jakby pan zechciał poczekać. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. To nie są plotki, tylko informacje od urzędników, którzy są w temacie bardzo dobrze. No bo się będę wiedział, z kim porozmawiać. Dziękuję. O głos prosi pan Tomasz Sulima. Udzielam głosu. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, doczekałem się znowu. Ja nie o tym, już było już powiedziane, bo powiedziane było dużo, ale o przedsiębiorcach, bo to jest 900 tysięcy, prawie po taką sumę sięgniemy do kieszeni przedsiębiorców naszych bielskich i to jest trudny czas, to bo o tym wiemy, tak? Koszta obsługi działalności wzrosną o ten koszt. Ja mam naprawdę dużą nadzieję, że to nie będzie się wiązało ze zwolnieniami pracowników, to nie będzie się wiązało z padaniem biznesów, ale prawdą jest i musimy się też jakby na to nastawić, że ten do końca roku, być może najbliższy też rok, to będzie czas walki o przetrwanie dla przedsiębiorców. Więc jeżeli 15%, to ja myślę, że powinniśmy o tym uczciwie powiedzieć mieszkańcom. Spodziewajmy się, że ceny usług, towarów w naszym mieście wzrosną o 15% po prostu, bo tak działa ekonomia, więc myślę, że też mieszkańcy o tym powinni wiedzieć. Sięgając do kieszeni jednej, gdzieś tam pewnie zabraknie i ja trzymam kciuki za naszych bielskich przedsiębiorców. Mam nadzieję, że obronimy się i przyszły rok przyniesie już tylko zyski i mieszkańcy będą mogli też zachować pracę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosi pani Iwona Kołos. Proszę pani przewodnicząca, udzielam pani głosu. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, mam nadzieję, że pan do następną sesję listopadową przygotuje ten projekt uchwały i przedyskutuje z dyrektorami to, o co pana prosiłam, bo ja nie powiedziałam sobie amuzą, tylko bardzo bym prosiła pana o taką analizę też finansową, jak można podnieść ten procent z 10 do 20. I chciałam powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z słowami pana Tomasza. Rok jest trudny i też, panie Tomaszu, myślałam o tym, że nie jest łatwo naszym przedsiębiorcom. Może rzadko się zgadzam, ale tutaj zgadzam się z panem całkowicie. My musimy wiedzieć o tym, że będzie coraz trudniej i chciałoby się, żeby były i podwyżki, i praca, i płaca. A będzie to rok bardzo ciężki, też tutaj też się zgadzam. Na pewno nasi przedsiębiorcy, którzy płacą nam podatki, nie mają lekko. Także bierzmy to pod uwagę też w różnych działaniach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję w przedmiotowej sprawie.
Przechodzimy do wyrażenia naszej opinii w formie głosowania. Projekt uchwały jest zaproponowany w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proszę o wyrażenie swojego zdania w formie przyciśnięcia przycisku za lub przeciw, czy też wstrzymuje się. Stwierdzam, że za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję.